Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Były gołąbki tam już sobie dochodzą, stygną i będę już je sobie dzielić do lodówki. No a teraz karkówka. Karkówka, która jest idealna na świąteczny stół. Można ją przygotować kilka dni wcześniej, nawet należy ją przygotować kilka dni wcześniej, żeby ona przeszła tymi smakami, żeby się przegryzła, przetrawiła i doszła do świąt, żeby była idealna. Karkówka, wszystkie składniki i proporcje będziecie mieli podane w opisie tego filmu, więc kliknijcie palcem w tytuł tego filmu i składniki się pojawią. Karkówka, trzeba ją natrzeć solą, dokładnie mięso natrzeć i zapakować w siatkę, owinąć. Jak to będziecie robić, to już zależy od Was. Zawsze obwijam w siatkę z tego względu, że siatka bardzo ładnie formuje kształt na taki kulisty. Karkówka jest płaska i później przy krojeniu ona często się potrafi rozdziarmoszyć, a jak jest zapakowana w siatkę, to jest ściśnięta, jest ładnie uformowana i będzie miała idealny kształt. Taką karkówkę dokładnie nacieramy solą i zostawiamy tą karkówkę w lodówce na calutką noc. Dobrze by było, żeby była ona 24 godziny, bądź można zrobić jeszcze inaczej. Rozrobić sobie sól w wodzie, naszprycować tą karkówkę strzykawką, zwykłą strzykawką kupioną w aptece, czy strzykawki są również takie spożywcze, naszprycować i zanurzyć ją na noc w tak zwanej solance. Na litr wody łyżka soli i tutaj taką solankę zrobić. Też jest dobrze, ja właśnie robię taką wersję, że moczę karkówkę w solance i jest ona lepsza, bo ta sól dogłębnie dojdzie. No i teraz, jak już ona sobie poleżała, robi się zalewę. Woda, do wody majonez. Już narobiłam majonezu hurtem, bo teraz będą potrawy z majonezem, także będzie szło go dosyć sporo. I przyprawy. Liść laurowy, ziele angielskie, czosnek jeszcze mój, uchowały mi się jeszcze dwie ostatnie główki i mimo, że w lodówce to już puszcza szczypiorek, już by chciał do ziemi, już by chciał do natury, ale niestety jego los skończy tutaj, jest taki przeznaczony, że los skończy w garnku. Pieprz, sól, wegeta i majeranek. Majeranek jest taką koniecznością, bo on tutaj nada całego smaku i aromatu dla tej, no nie zalewy, dlatego tutaj, dla tej bazy do gotowania karkówki. No i majeranek przede wszystkim, on ma właściwości ułatwiające trawienie, wspomagające pracę jelit, pracę wątroby, także powinien on znajdować się we wszystkich potrawach. Raz, że walory smakowe takich potraw podnosi, wydobywa ze swojej głębi to, co najlepsze dla naszych mięs, czy bigosów, czy zup, no to jeszcze później nie cierpimy na niestrawność, bo ten majeranek właśnie niweluje skutki niestrawności. I teraz to stawiam na gaz do momentu zagotowania się. To wszystko musi się zagotować i połączyć się, ten majonez musi się rozpuścić. Ale papugi pięknie śpiewają na dworze i inne ptaki. Ślicznie poczuły wiosnę. W garnku już się wszystko ładnie gotuje i teraz do tego dodaję kilka kawałeczków prawdziwka i karkówkę. Dlaczego najpierw ważne jest, aby zagotować tutaj te składniki? Dlatego, że gdyby tutaj do zimnej wody włożyć karkówkę, ona będzie pomału się podgrzewała, nie zamknie porów, białko się nie zetnie. Wkładając ją teraz do wrzącej, gotującej się wody, białko znajdujące się w mięsie zetnie się.
a ścinając się zatka wszystkie pory i cała soczystość tej karkówki zostanie w środku zachowana. Gdyby ją włożyć na początku do zimnej, będzie ona później sucha, twarda jak podeszwa, a ona ma być soczysta i mięciutka. Teraz wkładam ją do garnka, tak aby się zanurzyła, i zmniejszę ogień do minimum. I tak pykać, dosłownie ona ma pykać, nie mocno się gotować, buzować, tylko na najmniejszym ogniu, płomieniu ma dosłownie pykać 2 godziny. 2 godzinki minęło i teraz zakręcam gaz całkowicie i zostawiam to tak na całą noc aż do jutra, a jutro dalej działamy. Karkówka stała tutaj całą dobę w tej zalewie, w tej marynacie, w tej wodzie i teraz tą karkówkę wyciągam. O. I tą zalewę z powrotem trzeba zagotować, żeby się gotowała. I teraz, gdy tutaj to się znowu zaczęło gotować, to ponownie skręcam gaz na minimum i wkładam karkówkę na 20 minut, około 20-25 minut, żeby tutaj jeszcze leciutko sobie pykała. Po 20 minutach wyciągam karkówkę na talerz i pozostawiam do całkowitego ostygnięcia, stężenia, aż porządnie tutaj stężeje. No i jak stężeje, to będziemy kroić, pokażę Wam, jak wygląda w środku. Dzień trzeci. Karkówka bardzo ładnie już stężała, no i teraz przekroję, aby Wam pokazać, jak ona wygląda w środku. Kroi się bardzo ładnie. Zobaczcie, jaka ona jest różowiutka, delikatna. To, że ona jest różowa, to jest zasługą długiego właśnie procesu gotowania i moczenia w tej zalewie. Bo pamiętacie, ona zostawała, ta karkówka, właśnie na całą dobę w zalewie leżeć. Później drugi raz się ją zagotowywało. I później ona robi się naturalnie taka różowiutka, bez soli peklowej. Bardzo ładna w środku i taka soczysta, aromatyczna. Pyszna, jednym słowem. Polecam zrobić na świąteczny stół i ona się fajnie komponuje z chrzanem, z sosem chrzanowym bądź z sosem tatarskim na talerzu jako wędlina. Na dzisiaj to jest tyle. Kolejny przepis będzie już jutro, a na dzień dzisiejszy życzę Wam udanej i smacznej karkówki na Waszym świątecznym stole. Ale też pamiętajcie, że nie to jest najważniejsze, tylko to. Także nieważne, ile na tym stole będzie i co będzie, tylko ważne, kto przy tym stole będzie. I tego Wam życzę, żebyście umieli rozgraniczyć. A dzisiaj żegnam się z Wami i tradycyjnie, już tak jak to niektórzy mówią, żeby Pani mi to powiedziała, do następnego!